Pawle, powiedz ile? 77. Obróciłeś mnie? Weź, pijo. No, działamy dalej. Już sił trochę brakuje. Bałwanki bóli dzisiaj. Drugi miesiąc walczymy. No, temperatura dzisiaj z rana minus 5,5, ale nie ma, że boli. Postanowiliśmy sobie, że w tym roku dokończymy domek na zewnątrz, zrobimy dach, siatkę, elewację i nie odpuszczamy. I choćby były przeciwności losu oraz niesprzyjająca atmosfera i pogoda, to my się nie poddamy i dokończymy. Tak. Tak. Jedziemy. Do kratownic wykorzystuję takie łączniki tworzywowe, czyli wkręty z kołkami 12 cm, czyli 120 mm, wkręt w ocynku. Najpierw łapiemy sobie boki. Jak widzieliście, wiertarką i wiertłem do betonu też można w drewnie wiercić. Dlaczego tak robimy? Bo od razu nam zaznacza. Nie robimy dwóch czynności, czyli najpierw wiercimy wiertłem do drewna, a później wiertłem do betonu. Tylko od razu na raz. To jest sosna, to mięciutko przychodzi wiertło do betonu. Tym my wkrętamy, pozycjonowaliśmy sobie. Jedną stronę, żeby nam kratownica nie latała. Ponieważ ta śruba ma szeroką główkę i nie chcemy, żeby zostawała nam w ten sposób na zewnątrz, no bo na to pójdą deski, to sękowniki, otwór. Tutaj w tym miejscu, zobaczcie, daliśmy taki klin pomocniczy, ale to był tylko klin pomocniczy, żeby złapać pion. Natomiast później daliśmy klin, który jest na wkręty. Dlaczego? No dlatego, że ponieważ drewno pracuje po szerokości jak i wzdłuż, to ten klin po jakimś czasie mógłby wypaść, a wtedy te wkręty mogłyby być luźne i cała konstrukcja mogłaby chodzić do przodu, do tyłu. Dlatego warto dawać takie kliny na wkręty, które nie wypadną. Do głowy, gdzie błąd był popełniony. Te wkręty słabo, żeby było od frontu, bo przecież później będzie deska. Najlepiej wkręcać się pod kątem, tu w tym miejscu. Żeby zszywki nam nie trafiały we wkręty. Tak naprawdę to samo powinniśmy zrobić z ramami, to znaczy kliny powinniśmy przymocować do ściany na te łączniki, a dopiero później klin od boku przykręcić na wkręty do ramy.
No ale podjęliśmy to ryzyko, bo chcieliśmy, żeby te ramy były bardziej stabilne. Pokażę wam jeszcze tu, jaki patent zastosowaliśmy z belkami. Daliśmy to w ten sposób, ponieważ wezmę z drugiej strony. O, tu jak widzicie, pozycjonowanie na wkręty, ponieważ belka, jak widzicie, był banan, w ten sposób wgięta, w ten sposób, sorry, że palcem. No i daliśmy tam dwie podwójne belki, żeby na górze zrobić deskę elewacyjną, żeby zakryć to, żeby później nam równo było kłaść na ścianie kolejną deskę elewacyjną. I daliśmy od spodu, niestety musieliśmy wkręty dać tu od spodu, bo ta belka tu od boku, no też była krzywa. Była taka różnica, że no nie dało rady inaczej. No i przyszedł czas na robótki ręczne. Trzeba było od frontu wszystkie łaty podocinać ręcznie, ze względu na to, że mrzawiło, padał deszcz i nie chcieliśmy ryzykować. Przerwa na kawkę. Marzena nam towarzyszy. Dzisiaj mi wyciągnęła kabanosy z reklamówki. Ja jej daję mleko. Ona mi wyciąga kabanosy. Skubaniec jeden, no. Marzenę nazwaliśmy od kępy marzeń. Od marzeń. Marzena. Marzena przeprowadza test jakości na każdym materiale, który kupimy. Marzena, jak test jakości? Nadają się? Nadaje się wełna, czy nie? Tak, wiem, membrany kładzie się zaczynając od dołu, ale my w tym przypadku zaczęliśmy od góry, bo chcieliśmy, żeby cała membrana zakryła tą skrzynkę, żebyśmy mogli sobie tylko wyciąć. Z drugiej strony już daliśmy prawidłowo, zaczynając od dołu. Ale oczywiście ta dolna membrana poszła pod tą górną. Dowieźliśmy dechy. Jedziemy z elewacją. A później wam powiem, jakie błędy popełniliśmy, żebyście wy nie popełniali. Układanie elewacji zaczęliśmy od wyprowadzenia poziomu tych dolnych desek. Teraz będziemy korzystać z pistoletu na strzywki. On ma moc pracy 3 bary. O. I teraz po podłączeniu pistoletu pod kompresor możemy na wyjściu ustawić sobie 3 bary. On pracuje na 3, ale ja ustawię na wyjściu 4. Bo tak sobie sprawdziłem, że wtedy lepiej dobija. Deski elewacyjne przybijam na takie gwoździki cienkie, 5-centymetrowe, żeby nie było za bardzo widać na desce.
Co ty tam, Masiu, zmalowałaś? Zmalowałam elewację, wyobraź sobie. No. A jak to wygląda? No, elewacja się super prezentuje. Więc zmalowywuję elewację. I chociaż nie widać za bardzo, że czym ja maluję, to ja maluję gruntem deseczki sosnowe, żeby nam deseczki sosnowe nie puszczały żółtych barwników do tej farby właściwej, żeby nam elewacja nie pożółkła. Także pierwsza warstwa bardzo ważna, to jest warstwa gruntująca, która zabezpiecza ten kolor, który sobie nałożymy finalnie, przed tym, żeby żadne barwniki z drewna do tej warstwy farby nie przenikały. Także to robię. Za chwilę będzie ta przyjemniejsza część, czyli będę malowała farbą. Silnie maluję. Po jednej warstwie, jak widzicie, rysunek przebija. Ale my będziemy kładli dwie warstwy, bo chcemy bardziej biało, tak jak tutaj widzicie w tym miejscu. Ta jedna deska, gdzie te sęki, to jednak za bardzo żółte wychodzi ta sosna. Więc dlatego trzeba będzie dwie warstwy. Dlatego malujemy dzisiaj. Moglibyśmy poczekać do jutra, ale od jutra zapowiadają, że maksymalnie będzie 5 stopni w ciągu dnia. A ta farba Lux Decor Njord, ta seria, można nakładać ją przy minimalnie 6 stopniach. Bo dzwoniliśmy, kontaktowaliśmy się z firmą i laboratorium określiło, że poniżej 6 stopni tworzyłaby się taka pajęczynka, więc ta farba straciłaby swoje właściwości. Mogłaby. Jest... Nie dają gwarancji. Gwarancji nie dają, a przy 6 stopniach na pewno. Dlatego malujemy, bo dzisiaj jest około 80 stopni, więc malujemy. Resztę desek będziemy malować już w warsztacie, żeby była odpowiednia temperatura. I później dopiero będziemy montować. Dlatego tą jedną stronę zaczęliśmy montować, malować już dziś, tutaj na elewacji, na dworze. Jeszcze w międzyczasie, jak Asia nie pomalowała, to widzicie te łączenia. Tutaj mamy tą pierwszą deskę o szerokości 111,3 mm. Kolejna deska ma szerokość 250, kolejna 200. Tu widzicie łączenie, tak? Kolejna 250 tutaj, no i kolejna 225. Dlaczego o tym, słuchajcie, mówię? Bo jak widzieliście, jak robiliśmy kratownicę, to tak naprawdę troszkę ciała daliśmy i chcę, żebyście wy po prostu, żeby wam łatwiej było, żeby tą kratownicę przygotować pod szerokość desek, które macie, żeby tracić jak najmniej materiału. No my tu daliśmy ciała, nasze deski mają 300 cm długości, czyli 3 metry. Natomiast no te ścinki, które zostały, jeszcze wykorzysta się je, no ale nie jestem zbytnio z tego zadowolony, ponieważ jakieś tam straty materiału pewnie będą. A jak kładziemy elewację, kładziemy deski, to najlepiej zaczynać od jak najdłuższych elementów, żeby zaoszczędzić na material. Także tu widzicie jedno łączenie, drugie łączenie i trzecie łączenie. Tu oczywiście pójdą deski maskujące, nie będzie tych łączeń widać. No ale doradzam wam, żeby te kratownice przygotowywać pod szerokość deski. Farba przejdzie teraz prawdziwy test. Zobaczymy, czy się rysuje, czy nie. Pomalowaliśmy w garażu w temperaturze około 20 stopni. Temperatura, czas schnięcia, w zależności od desek, niektóre
2 godziny schły, niektóre 4, no w zależności od tego, które jak były kładzione. Zobaczymy teraz test, czy się rysuje. Przejadę specjalnie po tym. Dechy wypakowane. I powiem wam szczerze, że nie porysowały się. Także widać, że na takie zarysowania od drewna ta farba jest dobra. Trzeba by naprawdę gwoździem pojechać to w poprzek, żeby cokolwiek się zarysowało. Tak, paznokciem biorę. To w miarę jest odporne i to jest tylko jedna warstwa na razie położona. Myślę, że druga będzie lepsza. Producent mówił, że właśnie o wysokiej odporności. Przetestowaliśmy. No i ta odporność naprawdę nie jest zła na ścieranie. Zobaczymy, jak położymy i po zimie kładziemy tylko jedną warstwę, bo już nie zdążymy w tym roku, już mamy końcówkę listopada. Zobaczymy w następnym roku, jak przez zimę poleży i zobaczymy, jak ta farba się będzie zachowywać przed drugą warstwą, którą położymy na wiosnę. Chciałbyś coś powiedzieć telewidzom? Lubię te roboty. Szczególnie po miesiącu ciężkiej pracy. Jak jestem bardzo zmęczony, to wtedy mi najlepiej ta robota idzie, największy zapał mam. Ale jak to było, mówili w pewnej komórce, w której kiedyś funkcjonowałem, nie ma, że ból to wyzwanie. I co dzisiaj będziesz z tego robił? Dzisiaj z tego będę robił, kręcił lody. A tak naprawdę
Będę kręcił kratownicy pod elewację. A po co nam kratownica pod elewację? Żeby ją wypionować. A nie wypoziomić? Nie, wypionować. Żeby pion był. Niezawodna frontera. Też dostawcza pszczołów. Teraz zobaczycie, ile się tu mieści staw. Miałam ci pomagać z pakowaniem. O. Pomagasz. Bo kierowniczka zmotywuje, doradzi. O, powie, jak dobrze to wkładać. Tylko równo wkładaj. Dobra kierowniczka na budowie to podstawa. Bo tak krzywo wkładasz, weź równo. Krzywo to dobrze, technicznie, wiesz. Co krzywo? Trzeba prosto włożyć, czasem krzywo. Ty wiesz, jak to jest. Nie wiem, o czym mówisz. A jaką ma ładowność czołg? 750 kilo. Nie pamiętam. Żeby w dowód rejestracyjny zerknąć. Kończ już to ładowanie, bo mnie ręka boli od trzymania aparatu. Weź mnie nie rozwalaj. Jak cię boli, kochanie, to mówiłem, że ból to wyzwanie. No chyba u ciebie. Musisz to wytrzymać. Widzisz, ja z trzema przypuklinami jakoś targam. I nie ma, że boli. Nie ma. Bo nikt tu nie widzi, jak marudzisz i jak ja muszę to znosić. No. Tylko zawsze uśmiech i uśmiech. A to nieprawda. Oczywiście, że są kryzysy. Człowiek nie jest żelaza. Żeby nie było kryzysów. No, ale chyba aż tak bardzo ci nie marudzę, co? Bardzo. Bardzo? Bardzo. Bo nie wiesz, co to znaczy bardzo marudzić. No nie wiem, bo żyję z tobą 20 lat, to nie wiem. Nie mam porównania. Chyba. Chyba nie. Ostatni. Ostatni. Ciekawe, czy wiecie, z jakiego to filmu. Ostatni. Jedziemy dalej. No i nareszcie ostatni element domu, czyli tył. Nie, jak widzicie, nie ocieplamy tego trójkąta na górze, ze względu na to, że poprzedni właściciele przy wymianie błazerii ocieplili zarówno z frontu, jak i z tyłu. Na razie pierwszy etap elewacji za nami. Oczywiście do pełnego efektu potrzebne są detale. Te detale będziemy już wykonywać raczej na wiosnę. Póki co jesteśmy zasią zadowoleni. Efekt, jaki oczekiwaliśmy, jest. W tym miejscu chcieliśmy również podziękować właścicielom marki Lux Decor, którzy wsparli nas przy metamorfozie chatki marzeń. Otrzymaliśmy od nich farby na zewnątrz, ale również i do środka. Będziemy z nich korzystać już w przyszłym roku. Na razie farby zdały egzamin. Chatka prezentuje się dzięki temu o wiele lepiej. Zobaczymy, jak farby przetrzymają zimę, ale to zobaczycie już w przyszłym roku. Oczywiście chciałem też podziękować bardzo Pawłowi. Odwalił z nami kawał naprawdę niezłej roboty. Dzięki, Paweł, serdeczne. A wam jak zwykle chcemy podziękować za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że ta seria filmów Metamorfozy Chatki Marzeń wam się podoba. Niedługo będzie film podsumowujący dotychczasowe remonty wspólnie z Asią. A od wiosny, może wcześniej, zaczniemy kolejne filmy z tej serii. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiamy was serdecznie. Wolność i pokój. Trzymajcie się. Hej.